Informacje o tym, że może braknąć pieniędzy dla nauczycieli w Kielcach, pojawiały się już kilka tygodni temu. Im bliżej końca roku, tym wśród belfrów większy niepokój związany z brakiem pewności o wypłaty. Kielecki ratusz zaznacza, że subwencje, które otrzymają placówki, przyznawane są na wszystkie ich potrzeby. To, że wynagrodzeń nie wypłacono, to nie do końca jest winą miasta, ponieważ subwencja nie jest tylko przeznaczona na wynagrodzenia, ale na wszystkie składniki dotyczące prowadzenia szkoły. W wyniku czego należy zauważyć, że jednostka, która taką szkołę prowadzi, powinna również gospodarować w taki sposób, aby te wynagrodzenia zapewnić ich płynność w 100%. Władze miasta pracują obecnie nad modyfikacją budżetu. Ta miała nastąpić jeszcze w listopadzie, ale wydłużyło się to w związku z wyborami samorządowymi. Dotacje dla szkół niepublicznych są tak specyficzną grupą wydatków, której przesunięcia nawet między poszczególnymi rozdziałami dotacyjnymi mogą się odbywać tylko i wyłącznie na sesji. To jest wyłączna kompetencja Rady Miasta. Stąd właśnie takie problemy bardziej techniczne niż finansowe. Ale myślę, że niebawem ten problem zostanie rozwiązany, bo duża grupa szkół dostała 100% tej dotacji należnej za listopad. W niektórych rozdziałach po prostu zabrakło środków. Obecnie opóźnienia dotyczą tylko jednej szkoły i to niepublicznej. Takiej sytuacji nie ma, jeżeli chodzi o szkoły publiczne, które są jednostkami miasta Kielce. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, które są szkołami niepublicznymi, one dostały subwencję tylko w częściową. Jak przekonują władze miasta, te szkoły, które nie otrzymały pełnej subwencji za listopad, dostaną ją do 10 grudnia. Do 15 grudnia zaś zostanie wypłacona należność za grudzień.